Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera trójeczki, kochani. W ostatnim odcinku wydarzyło się sporo ciekawych rzeczy, między innymi to, że musieliśmy niestety uciekać, ponieważ to są jednostki, które przetrwały. Chciałem powiedzieć Imperium, ale to raczej taki Realm, czyli kurde... Realm Slanesha. Świat? Rzeczywistość? Jakoś tak. Natomiast dzięki tej ucieczce zdobyliśmy poziomów miliard po prostu, bo każdy teraz... Właśnie, niektórzy mają ponad doświadczenia i myślę, że to się przyda. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że złote zęby są... Nie, to są u Cincha. 3 złote zęby, a my mamy... 2, więc oni mogą, kurczę, złote zęby mogą przejść tam jednak, widzę. Może im się uda, może nie. Dobra. W każdym razie, wydaje mi się, że tutaj nic nie mamy ciekawego do zrobienia. Konstantyn jest tu. Być może zaatakuje jedną armię albo drugą. Opancerzone trole chaosu, super. Gresanci Slanesha opuszczeni. Ciekawostenika. No dobra, zobaczymy. Jak to się potoczy? Borys natomiast jest w Osterwaldzie, którego nie ulepszamy, ponieważ tę prowincję, czy tę osadę raczej, sobie przejmiemy. Natomiast, no właśnie, walczymy dalej z wampirami tutaj, także mam nadzieję, że w jedną turę przejdziemy, potem przejdziemy sobie w trybie obozu dalej i powinno być ok. Okej, dostępne ulepszenie budynku. Mamy 4400. No to tutaj to jest to ulepszenie. Dostępny posterunek nie chcę. Nieprzydzielony punkt wiemy. No nigdzie go nie wrzucę. No mogę go wrzucić tu ewentualnie i tyle. No to będzie i tak jeden ponad. Więc nie będę wydawał. Ulepszenie kolejne posterunku i w sumie tyle. Także Katarzyna musi dostać się na teren Kislewu z powrotem i tam spróbować odbudować tę armię. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ponieważ mamy tutaj dołącz do wojny przeciwko. Nie mogę tak zrobić. Nie mogę tego zrobić. Dość szybko ta tura poleciała, nie? Poziom werbowanych lordów. Dobra. Natomiast Ania von Niewirowicz, czy to kolejna córka. Może to taki ród po prostu. Skupienie na piechocie. Tak, skupienie na piechocie. Git. No i mamy... A tutaj dostęp chyba, tak? Bo to były te rody gospodarów, ale to nie widzę tego. Tu były. Dobra, ale tutaj chyba też są fajne rzeczy. Szansa na udane działanie bohatera plus 5, szansa na kradzież magicznego przedmiotu po bitwie. To jest dobra sprawa. Utrzymanie dla dla niedźwiedzi. To jest git, to mamy. Broni dla jednostek gryfa. To jest dobre. Szansa na kradzież przedmiotu. Ale doświadczenie dla jednostek kawalerii. Fajnie, zapasy za turę w trakcie oblężenia. To też może być niegłupie. Dla jednostek niedźwiedzi żywiołu. Wpływy z portów plus 25%. Nie wiem, czy nie pójdziemy w to. Portów mamy chyba 2 max. Jeden oczywiście Erengradzki. Gdzie on jest tu? I chyba jeden tutaj. O ile tu jest nabrzeże Darko, jeżeli tu jest port w ogóle. Jest, no właśnie. Więc zobaczymy. Zawsze to jakiś pieniądz dodatkowy, zwłaszcza, że jak pamiętamy, caryca dosyć dużo wymagała, że tak powiem, tych jednostek. Nie wymagała jednostek, tylko dużo płaciła za te jednostki. Dobra. No idziemy chyba w tę stronę. Ty ewentualnie, moja miła, jak chcesz. Możesz próbować 95% za 700 zł. Dawaj. Lum. Krytyczne powodzenie, elegancko. No właśnie, bo oni się, kurde, teraz nie przydadzą aż tak. Jest rana, 68%. Możemy spróbować też poranić ich. Natomiast tutaj idą i plądrują. Więc ja szybciuteńko przetnę im drogę. Tu. I powinno być ok. Natomiast tutaj... Tu my się budujemy i dobrze, bo mieliśmy 45 tysięcy, jak pamiętamy, z ostatniej kampanii. To miałem w końcu tego chyba nie robić. I tu jest w ogóle ten...
Trzeba będzie to zamknąć. Jest szczelinka. Dobra, Borys. Wyłaź stamtąd. No i spróbujemy do zamku Drachenhof podejść. Troszeczkę się uzupełniając, mamy 20 na 20. Wszyscy chyba żyją. Stanie bojowe są, to jest, to jest, to jest. Ty zbierasz ten siły na atak tu, czyli nie bardzo? I co? Nie, dobra. Jeszcze sobie zachowamy przez moment. To zawsze to jakiś pieniądz jest, nie? 176 zł, ale... Ale jest. W Prag. No właśnie, ten Gryphon Knights raczej nie... Nie wiem, czy sobie nie ten, nie pozbieramy tych pieniędzy, żeby było sporo, bo będziemy się rekrutować też sporymi jednostkami. A kolejny posterunek, dobra. Konstaltyn. No właśnie, oni tu przyszli. Czy ty, Konstaltyn, masz już ten? Nagły atak powinieneś mieć, bo dostałeś też miliard punktów, poka. Masz nagły atak, git. Dobra, to tak zrobimy. Zaatakujemy ich tu. Tego na zewnętrzu. Nagłym atakiem. Dokładnie, jest pewne zwycięstwo dzięki temu, ale rozegramy sobie tę bitwę. Konstaltyn ostatnio nie miał... Znaczy, nie pokazywałem ostatnio Konstaltynowych bitew chyba. Aż tak. Dobra. No tutaj mamy tych łuczników, kurczę, pojedynczych. Których to pojedynczych łuczników... Właśnie nie wiem, czy tutaj, kurde, czy z daleka bardziej. Zróbmy może coś takiego. Damy was tu z przodu. Dziewczyny damy trochę z tyłu. Was damy, nie wiem, tu. Tu. Mamy jedną panterkę. No to jest taka dziwna armia niestety. Sanie damy tu. Ciebie damy tu. Ciebie damy tu. Konstaltyn tu. Czy jest jakaś jednostka jeszcze? Nie, tego nie ustawiona? Chyba nie. Dobra, skupmy magię. Się w ogóle udaje? Udaje się, po raz pierwszy chyba się udało. 16, okej. Okay. Go, go, go! Zróbmy coś takiego. Konnicę wyślemy też na przody. Bo tu jest, wydaje mi się, jakiś gościu, który, no właśnie, strzela. I nie wiem, czy to oni strzelają. Czy nie. Zobaczcie, kurde, już tutaj dostaliśmy troszeczkę. Właściwie, wiecie co? Przejedźmy przez nich. Bo mogę. No dobra, może nie. Moja miła Charmar, dokąd to idzie, dotąd mniej więcej. Dobra. No w tych ewentualnie mógłbym wjechać. Dobra, wiecie co? Musimy podejść jednak bliżej, bo dostajemy troszkę tak zwany bęcek. Bo dziewczyny są z tyłu, tylko no właśnie, to jest taki... Dobra, rzućmy to. Także się wycofajmy. Ciebie na prawą flankę. Tylko teł podejdź bliżej, żeby tam, kurde, zobaczyć te jednostki ukryte w lesie. To chyba dostanie tutaj troszeczkę, więc wycofam go. Pojedyncza Sania da sobie radę chyba.
Tu jest ok, ty wyłaś. Puścimy jastrzębie. Dobra, pojedźmy tam. Tu dostają elegancko. Koteł trochę też dostaje, ale... Ja mu zaraz zapodam tego. Dobra, nie powinno być źle. Tu wjeżdżamy. A to tak na moment tylko wjeżdżamy. Pojedziemy dalej. Ten nie żyje, więc ci powinni już... O kurde. Te sanie jednak pływają negatywnie. Koteł. Oni się rozpadają. Dobra, chodź tu. Koteł też chodź tu. Musimy się trochę odnowić, ale to... Nie, z tyłu jest w miarę jeszcze, dobra. No chodźcie tu! Wyczerpanie, no. Ja wiem, że zwycięstwo, ale... Bo ty masz tutaj tylko zasięg. Dobra, trudno. Zresztą tam ci jeszcze uciekają, więc... Być może się coś uda. Przywrócić jeszcze trochę zdrowia. Nie no, jak mogę, słuchajcie, no to będę, kurde, przywracał to zdrowie, nie? No bo... Bez sensu tego nie robić. Gdzie wy poszliście? Mam nadzieję, że złapałem wszystkich. Dobra, trudno. No troszkę dostaliśmy mimo wszystko. Uzupełnimy się, wydaje mi się. Plagowarzy. No właśnie, kurde. Dobrze, że mamy ten nagły atak, bo inaczej no to byśmy nie mogli zrobić takiej akcji. No, uzupełnimy się. A to jest 1600, ale wydaje mi się, że pieniędzy mamy. No, zwłaszcza, że dostaliśmy 3700. Zahartowanego wojownika, medalion Siren. Odporność fizyczna plus 15%, ładnie. Wiem. Bo tutaj mamy to wszystko. To są miejsce niedźwiedzi i w ogóle tu kołysanki, bitewne totemy, pełni pasji. Tu chyba wszystko mamy. No ewentualnie tę ochronę, ale... Myślę, że tę siłę broni... Zresztą ty masz parę punktów tutaj. Dobra. Zróbmy tak. I ładnie. Nietykalność, miażdżąca szarża, weź sobie to. I ty, moja miła. Jastrzębie i może ten pradawny podmuch. Będzie po prostu mniej kosztował. Jakbym chciał to zaatakować, to jest pyrrusowe zwycięstwo. No to może być, kurde, nagły atak. To jest porażka.
No. No mógłbym okrążyć. Albo nie. Dobra, idźmy stąd. Gdzieś dalej. W tamtym kierunku. Zawsze będziemy mieć, słuchajcie, jak nas zaatakują. Będziemy mieć obrona w zwarciu plus 5 dyscyplinę. Także może być to dobry pomysł, ewentualnie jak nas nie zaatakują. Po prostu uciekniemy, nie? No bo ten ma tu, tylko te jednostki, wydaje mi się, że z tą armią, no i tu wiadomo, no to sobie poradzimy. Natomiast w razie czego do zatopionych kanałów pójdziemy, a jak nie, no to tutaj przeatakujemy i powinno być ok. No i chyba to jest tyle. Tak, Martina ma te dwa punkty, kurde. Dobra, nieważne. Zobaczmy zatem, co się wydarzy. Ci tutaj idą dookoła i chyba... poszli w zasadzkę. Ale nawet jakbyśmy poszli w zasadzkę, to wydaje mi się, że ten... byśmy chcieli wejść w tę zasadzkę, to wydaje mi się, żebyśmy sobie poradzili. Uszkodzenie murów, porażka. Tak, musimy zamknąć, kurde, tamten ten. Tamtą szczelinę. I tak naprawdę to miała być jedyna szczelina, jaką mieliśmy mieć, żeby ewentualnie tamtędy przechodzić. No, Klon Gritus się, kurde, trzyma cały czas. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony. Skaven zazwyczaj dąży do wojny przeciwko księżycowe wyjce. Ale gdzie oni są w ogóle? Tutaj. Mają jedną, dwie, trzy osady. Bo to jest 2000 złota. I co, dobra. Spoko. Nie będę raczej aktywnie tutaj brał udziału w tej wojnie z księżycowymi wyjcami, ale... no właśnie, ten dostał dość mocno. I spoko. I von Karstein poszedł tam. Pytanie, czy właśnie nie oblegać ich? I by ewentualnie on wyszedł do nas? No mamy trochę punktów. Już teraz u Borysa, więc... może to nie być głupi pomysł. Mistrz budowniczy, koszt przychody... co? Koszt budowy, minus 7. I przychody, spoko. To jest fajne. Zasadzka odkryta. No właśnie, tak myślałem, że... raczej ich będziemy widzieć. To jest ten Piotr, ja. O, nic, no. Dobra, chodź tu. Dobra. Tak, to musimy zbudować natychmiast. I ty, moja miła, no raczej tutaj się nie ten, globalnie tylko, no właśnie. Bo chciałbym pójść do Kislewu. Już mi się, kurde, myli, gdzie jest, kurczę, Kislew. Tu. Dobra, idźmy dalej. I tak będę musiał oczywiście wejść do zamku, nie? Jakiegoś. Kontrola minus 5 i w ogóle. Dobra. Tu natomiast... nie będziemy mieć. Spaczenie, spaczenie. Będziemy mieć przewagę, co prawda. Jest to pewne zwycięstwo. Nie wiem, czy tego nie, kurde, nie zautomatyzować. No. Oni mają straszne te jednostki, powiem szczerze. I... jakbym to zautomatyzował, to byłoby gitersko. A tak zwarciu. Dla kogoś. Może dla dziewczyn. No, tę armię też trzeba będzie, kurde, wymienić. No, myślę, że to był dobry pomysł, bo bardzo dużo bym pewnie stracił, kurczę, jednostek. A tak to się będę mógł uzupełnić, albo wziąć pieniądze. A myślę, że się uzupełnimy. Dobra, sztandar brzytwy posiadamy. Dobra, mamy ich z bani. Czy wy jesteście jeszcze w stanie tutaj coś porobić? Rana 63%, spróbuj. Sukces. I ty, moja miła. Masz jeden punkt. Śmiertelność masz. Niedźwiedzia bojowego masz. Chyba wszystkie punkty w czary poszły, więc pójdziemy w zabójstwo. I spróbuj. Nie. Spróbuj tu. 91%. Pyk, sukces. Elegancko. Tak, wiemy, wiemy. Jesteś Patriarch of Kislev. To mamy.
To mamy. No to specjalista chyba, no. Oczyszczanie spaczenia mamy. Masz tego wieszcza ewentualnie. No to. Ciepnijmy wieszcza. No i git. Dobra. Jak wygląda sytuacja u Konstantyna? To mnie zawsze interesuje. Nikt mnie nie tutaj nie zaatakował i dobrze. 29 poziom. Tomasz. Nietykalność masz. Weź sobie zawziętość. Tak. I ten uciekł tam, ale zostawili to. To durnie. Więc ja się nie przejmuję tym. No i tutaj, kurde, murów nie mają, ale to sobie rozegramy znowu. No dzisiaj jest fokus na Konstantyna. Dobra. Chyba to standardowa, nie? Procedura. Skupmy magię przede wszystkim. No niestety w dół. No właśnie, bo można iść tędy, ale to będzie daleko. Można iść tędy, ale tu jest wąskie gardełko. Tutaj też. Tu są mury, to nie przejdziemy. Tutaj ewentualnie tędy. Albo tędy, ale to też daleko jest, kurde, do wszystkiego. Dobra, faktycznie ustawmy się może tu. Albo gdzieś tu, nie mogę się rozłożyć, dobra. Żeby parę jednostek zabrać stamtąd. A my po prostu będziemy chyba strzelać sobie, nie? Po prostu i zwyczajnie. Przez mury. Nawet może jakoś tak, kurde, was damy. Żeby potem rzucić ten czar. Na zasięg. No, was znamy tu. Mamy... Nie, nie mamy gromów. A, to wy gdzieś tam z tyłu. Konstantyn gdzieś tu. Patriarcha gdzieś tu. Dobra. Ładnie. Dobra, już strzelają. Parę jednostek tu jest faktycznie. Czy my sobie poradzimy z nimi? Tak. Go. Idźcie. Może coś się wydarzy. Ci są z tej strony. Tu mają wieżę. I tę wieżę spróbujemy szybko zniszczyć. Konstantyn może puścić kulkę tajemną. Uwaga! Leci! No ale... Okej. Okay. Dobra. Może faktycznie po tej, na tę stronę przejdziemy. Dziewczyny sobie powinny poradzić, więc... Zrobimy coś takiego. Plus patriarcha. Nie wiem, czy my to strzelamy tutaj, czy nie. Tu sytuacja. Konnica sobie chyba radzi. Dobra. Wyłazimy stamtąd. A raczej nie powinni nas ścigać. Dokładnie. Jeszcze te muchy tutaj latają. Po tej stronie. Dobra, dobra, to jest okej. Konstantyn, masz jeszcze parę kulek. Więc podejdź. Jak to wygląda sytuacja? Jaki mamy zasięg? Taki sobie. Mam nadzieję, że strzelamy w to. Tu mam nadzieję, że strzelamy w tamtych. Przez mur. Wow. Dobra, strzelamy w tamtych, okej. Okay. No wiadomo, to jest garnizon tylko, nie? Więc tu się nie powinno nic wydarzyć złego. Dobra, podejdźmy tu. Tu. Wy uciekliście? Tak. Dobrze, niech oni sobie siedzą tutaj. To jest dobry pomysł. Natomiast tu jest chyba okej. Ta wieża powinna zostać zniszczona za moment. Miejmy nadzieję.
Dobra. Właśnie tu. Jakkolwiek, na razie. Wy już strzelajcie. Go, go, go. Wy atakujecie tych. Wy atakujecie też tych i dobrze. Nie wiem, czy ta kulka cokolwiek da tutaj. Muszę patrzeć tam, co się dzieje, bo... Jakbyś mogła kulkę zapodać tu, to by było git. Ty. Wyłaź stamtąd. Weźcie ich, zabijcie szybko. Wejdź. Niech konsultant się tym zajmie. Tam ci poszli. Tu jest chyba ok. Wiecie, się ustawcie tu chociaż. Zaatakujmy wręcz. Dobra, to przejmujemy, jest ok. Także to jest zniszczone, okej. Ci dostają. W razie czego ustawmy się tam. To jest okej, tutaj jest też okej. Lecą muchy, co prawda. Dobra, ci raczej zginą tu, więc będziemy mieć jedną z bani, jednostkę. Dobra, gdzieś tu i konstalten. To jest okej? Chyba jest okej. Dobra. Chyba tędy przejdziemy. Tu. Bo to przejęliśmy. Jakoś tak. Dobra, tutaj moment. Bo idą skurczybyki. Ustawmy się jakoś tak. Ty, moja miła, gdzieś na tyłach. Konstantyn. Niech będzie tu i niech atakuje. Dobra, ci odpuścili. Całe szczęście. Chociaż można by tu, kurde, wjechać jakoś tak szybko w miarę. Okej. Wykorzystamy sytuację, że oni idą w naszym kierunku.
Powinno być ok. Tak, jest ok. Dobra. Także szybko tu. To zostało zniszczone, git. Pierdykniemy niesamowitą kulkę. A, trochę za szybko. Ale... ale okej. Wspomóżcie. Dobra, uzupełnij się sam. O, to na terenie tego powinniśmy walczyć, jak tam z żabami. Ciach, żaba! No ty. I ty walczysz, idź tam. Dobra. Żaby umierają, wszystko umiera, git. Po bitwie. Chyba. Chyba. Jeszcze ktoś żyje tutaj? Bo nie widzę. No. Spoko. Lubię te bitwy, kurde, tutaj, bo jest faktycznie pootwierane to w miarę. Można sobie połazić to tu, to tam. Powyciągać wroga, nie? Tak jak tutaj, ze śnieżną panterą. Taka dziwna armia, muszę powiedzieć. Jakoś jej nie czuję, ale... ale działa. Dobra. Oczywiście tę osadę przejmujemy. To będzie taki nasz punkt. Tutaj, skupiony na ataku. Dobra, zasięg aury dyscypliny. Sponio. Sieć cieni. Fajne. Trzeba będzie zobaczyć właśnie. Dobra, to masz. Trzymać pozycję masz. Pamiętajmy, że tutaj też się punkty zaczną liczyć powoli. No, ten ferwor weźmiemy. Dobra, uzupełniamy się. I zastanawiałem się, czy... no tu mamy port kolejny, git. Zastanawiałem się, czy... nie wywalić jednak jednostki i spróbować globalnie kogoś tutaj nie zwerbować. Bo i tak siedzimy i po prostu tych łuczników wywalić. No chyba, że przyjdą do nas, ale wątpię szczerze. Więc po prostu jakąś kurczę... no właśnie, bo jednostek strzelających mamy, myślę, sporo. Dziewczyny akurat są ok. Tutaj trzy jednostki. No właśnie, kogoś kurde, kto atakuje całkiem nieźle. Oni mają. Mam też minus 30, roztrzaskują. A ci? Dyscyplina. To może nie być głupie. Robią przeciwko piechocie, przebicie pancerza mają. No. Tę panterkę też bym w sumie wywalił stąd. Chociaż ona ma 7 poziom. No dobra, zostawmy ją. Ale jedną z tych strzelających mamy, także ewentualnie tych bym wywalił, ale oni też mogą się przydać, nie? Ten w ogóle tutaj przyszedł nagle. Mam nadzieję, że tu się nie wydarzy nic złego. Znaczy, no mamy garnizon zerowy praktycznie. Ale mamy, nie? Dobra. Git. Przejdźmy tu. No i właśnie, pytanie, czy próbować tu ataku, bo to wcale nie będzie łatwe. Mają konnicy, mają tych, mają trochę tych, ale... ale wydaje mi się, że warto. To jest szlachetna porażka. Dobra, okrążmy ich, może wyjdą, może nie. No właśnie, tu jest, kurde, jeszcze armia.
twoja. Maiden of the Frosts. Wleź tu. Jest posterunek, słuchajcie. Znaczy ja potrzebuję, kurde, posterunek. Co prawda to są jedne tury. Żelaźni rębacze, słuchajcie. Może, kurde, trochę krasnoludów wziąć? Natomiast, znaczy oni strzelają, nie? I tutaj mają duże szewrony, więc wydaje mi się, że tę armię zostawimy po prostu. Kusznicy. No, niestety, to będzie taka podstawowa armia jednostkowa, no ale dobra. Tu biegają różni. Okej. Okay. Dobra. Dla sań bojowych albo dla gromu. Wydaje mi się, że sanie bojowe. Moja miła. Mamy atamana. Poprzej piechotę. Brak sprzętu oblężniczego nie szkodzi. Prawie piechotę, wiemy, fajnie. Ulepszenie budynku, no właśnie, to jest cały czas ten budynek, ale jak mówię, ja go chcę, kurde, oddać potem. Tylko nie wiem komu. No, Stirland ma... Ty masz 3, więc chyba Stirlandowi to oddamy. Dobra, ty, ej. Siemano. Ja chcę ci, stary... Nie mogę zmieniać osady. A muszą przylegać, dobra. Bo to wy idziecie tu? Tu jest gościu. Gdzie on tu jest? Tu. No. Czemu oni, kurde... Nie budują tych budynków, nie? Już był dostępny posterunek jeden. Tylko nie pamiętam już teraz, kurde, gdzie. Szkoda, że nie mogę sobie cofnąć tego. Książę bez ziemi, zniszcz... Wieża Krak, to wiemy. To tam w ogóle nie będziemy szli. Tu jest kryształowy płaszcz i uzyskaj znaczne przychody. Skarbić. Pod koniec tury dochód musi wynosić 6 koła. Mamy 5 z kawałkiem. A raczej nie będzie wynosił 6 koła. Zobaczmy, co się wydarzy. Wygnańcy Korna. Ci jednak zrezygnowali, dobra. To jest to na naszą korzyść w sumie trochę. Z drugiej strony oni też się mogą werbować. Mówię na naszą korzyść, ponieważ garnizon się uzupełnia, nie? I ci biegają tutaj. No właśnie go Gretti trzeba będzie jakoś wyeliminować, ale... Ale widzę, że ci się tutaj nie kwapią do wyjścia i dobrze. I po prostu faktycznie, jeżeli będę musiał, to będę tam siedział do końca i ich po prostu zmiażdżymy. Bo to jest chyba ich ostatnia osada. Chyba nie mają wojsk żadnych innych. Więc faktycznie, jeżeli Sylwania będzie siedziała sobie w zamku Drachenhof, no to... No to git. Prawdopodobnie też go oddamy, nie? Jak mówię, nie potrzebuję tutaj. Dążę do wojny. Nie. O, ci się tam biją, kurde, na tym, na wschodzie. Krasnoludy, księżycowe wyjce. No, a pewnie będą te, nie? DLC potem do tego. Krwawe żniwa. Nie wiem, z kim oni tam, kurde, zawalczyli. Mają porozpierdzielone, nie? To tu. Nie, dobra, krwawe żniwa to są chałośnicy. No, tak myślałem właśnie. Ale Erengrad powinien sobie poradzić chyba. Tak samo ci. Ci może nie. Slaneshi. Pytanie, czy Slaneshi nas, kurde, zaatakuje tam. Ten w ogóle gdzieś tutaj, kurde, wyszedł. Dobra. Osady oblężone. No i pytanie, czy Erengrad sobie poradzi. Tak, jest to drobne zwycięstwo, ale... Ale bierzemy oczywiście pieniądze. Git. No i tutaj też powinniśmy sobie poradzić. Drobne zwycięstwo, tak. Pieniądze.
wrogowie zabici. My palisady. Tak, to widzieliśmy. Wydarzenia na świecie. Tu. No i to jest, my oblegamy, nie? Więc spoko. Dobra. Git. 43 tysiące w ogóle. Spoko. Dobra, ty moja miła. No musisz cały czas, kurde, iść w stronę Kislewu. Patrzę tutaj, sytuacja jaka jest. No. Dobra, jest Prag. No ale to... 800, no mamy trochę pieniędzy. To nam da ogólnie też utrzymanie dla jednostek Gryfa. No, pytanie, czy ten Gryphon Knights to jest fajna sprawa? Zobaczymy. Może nam się uda, faktycznie. Zimowa otchłań. Tu natomiast mnie interesuje. Dobra, to będzie jeszcze jeden poziom. No, bo tutaj mamy mury, tu mamy mury, tu mamy takie delikatne mury. Mury, mury. Andrzeju. Jak ci na imię? Dobra. Pytanie, czy Andrzejem nie pójść tam, czy faktycznie próbować gdzieś iść na dół. Ci się, kurde, tutaj rozwijają. Oni tu powinni... Właśnie tutaj bym, kurde, zaczął przejmować, ale... Chętnie bym poszedł też na górę. Dobra, pójdziemy chyba na górę. Także wyszukujcie i uzupełniajcie oddziały. Tu powinno być ok. Pójdziemy sobie tam, troszeczkę się uzupełnimy jeszcze, chociaż wydaje mi się, że będziemy się uzupełniać w tym trybie też dokładnie. Więc pójdźmy dalej. Tak, tu oblegamy. Bo... To mają jeszcze Waldenhof i tutaj, więc to może nie być wcale takie, wiecie, wesołe. Oni dostają, to jest szlachetna porażka, ale delikatnie dostają. Dobra. Nie, no wiadomo, że nie. Dobra, zróbmy. Prawdopodobnie rozegramy tę bitwę. Jak już będzie, tak wiecie, w pół. To wiadomo, że nie mogę. Obrócimy kamerę. I am consultant, to nic nie robisz, ponieważ... ponieważ jeszcze 4 tury, naprawdę. A nie, czy to ma sens? Ten tam siedzi. Port przesytu. No, tak bardzo delikatnie się uzupełniamy, powiem szczerze. To jest zresztą niesprzyjający klimat, nie? Tempo uzupełniania strat minus 15. Czas budowy plus stówka. Czas werbunku jedna tura. No nic nie zrobię teraz tak naprawdę. No mógłbym jakąś inną jednostkę znowu wrzucić, ale... Ale... Dobra. Konstantyn siedzi, Borys siedzi na dupce. Człowiek czarnej krwi. Kislev. 9600. Zyskana pobożność, kontrola frakcyjnie w ogóle. Przychody wszystkich budynków. Tak. To będzie dobry pomysł. No i kurde. 15 koła aż. Ale myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Nieprzydzielone punkty. Dostępny posterunek jest u tych. To 3 koła. Znaczy potrzebuję ten posterunek? Chyba nie. W sumie zobaczmy na dyplomację, bo dawno nie patrzyliśmy. Nastawienie, pakty. Gdzie są pakty handlowe? To jest dostęp wojskowy, tu. Tu jest spadek, ale to tak... jest wzrost. Myślę, że dużo czytelniej to wygląda, nie? Z tym modem. Dużo więcej, nie? Widać. Dobra, kochani. Myślę, że sobie zakończymy ten odcinek w tym miejscu. Czy dużo się wydarzyło? Nie wiem, powiem szczerze. No, odparliśmy ataki chaosu. Babinicz tutaj pokonał tych. No niestety Caryca idzie cały czas i się uzupełnia i prawdopodobnie ona uzupełni się i znowu będzie musiała iść. Ale miejmy nadzieję, że już będzie wyposażona w niedźwiedzie żywiołów.
Nie wiem, słuchajcie, czy brać te małe gromy, ponieważ one nie są aż tak wesołe, jakbym chciał, żeby były. No. No natomiast tutaj przejęliśmy port przesytu. To chyba wtedy. Jest minus 3. 100%, no ale... No nic nie zrobię z tym. Jest niesprzyjający klimat, klimat nie do zniesienia, plus 4 kontroli. Możemy nie zbierać dochodu tu, ewentualnie. No, to jest dobry pomysł. Dobra, i tak kochani zrobimy. Za jedną turę ona się pojawi. Prawdopodobnie gdzieś będzie biegała, albo... Nie, u ciebie mamy już czarodziejkę z księżyca. Chyba. Mamy git. Dobra, tutaj mamy małe gromy. Parę jednostek, to jest fajna armia. No, może tych Gryphon Knightsów sobie weźmiemy u tej, u Katarzyny, zobaczymy. Kochani, tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.